Witam wszystkich. Dzisiaj będzie bardzo fajny filmik na temat pada DualShocka 4 kupionego na AliExpressie. Z tego co wiem, 50 zł. To jest oczywiście nieoryginalny pad, podróbka. Oryginałka wygląda tak. I dzisiaj sobie rozkręcimy tego pada z AliExpressa. Zobaczymy, jak on wygląda w środku. Ale powiem wam, że tak. Może ja troszeczkę włączę światło i porównamy sobie te dwa pady. Jak wiecie, w oryginalnym padzie jest tutaj wejście na słuchawki, wejście te takie na extension, czyli na jakieś tam dodatkowe peryferia. I w tej podróbie mamy dokładnie tak samo. Zobaczcie, jak ten pad jest, powiem wam, w miarę bardzo dobrze podrobiony. Jedynie czym się różni, żeby go odróżnić, że to jest podróbka, to pierwsza rzecz. Nie ma tutaj tego znaczka PlayStation, no i są tutaj jakieś takie inne znaczki. Tutaj mamy trójkąt w oryginalnym, a tutaj mamy też figury, ale troszeczkę inaczej zrobione. Jeżeli chodzi o touchpada, wszystko wygląda tak samo. Gniazdo USB tutaj, wszystko identyko. No, generalnie podróba bardzo dobrze zrobiona, ale ten pad oczywiście ma jedną wadę. Jak wszyscy wiemy dobrze, tam podróbki z AliExpressa nie zawsze mogą długo, fajnie, ładnie funkcjonować. I tak jest w tym przypadku, i tutaj coś się dzieje z tym lewym analogiem, że on strasznie krzypi. Skrzypi. Zastanawiam się, od czego to jest. Jest to bardzo nieprzyjemne, jak się gra. O! Ja może postaram się do mikrofonu przybliżyć tego analoga i posłuchajcie sobie. Jest taki, kurczę, aż idzie to w zęby, wiecie? Prawa gałka chodzi bez problemu, fajnie. Elegancko. Ok, ja teraz odłączę konsolę z prądu, żeby się nie włączyła, bo nie chcę jej włączać. I pokażę wam. Jak się go włącza. Muszę, ok, konsola odłączona z prądu. I teraz go włączę. Oczywiście nie wyszuka teraz konsola, bo jest wyłączona. No wszystko działa, nawet pasek tutaj u góry się świeci. No generalnie podróbka bardzo dobrze zrobiona. Dobra, rozkręćmy sobie tego pada. I zobaczmy, jak on będzie wyglądał w środku. Sam się już wyłączył. Oczywiście też mamy cztery śrubeczki. Tego pada pożyczyłem od kolegi z pracy. Pozwolił mi go rozebrać, żebym nakręcił tutaj właśnie filmik na YouTubie. Także zobaczymy sobie mniej więcej, jak tam Chińczycy zrobili tą płytkę. I zastanawia mnie to, czy po prostu płytki są robione przez Chińczyków, czy jakieś może są refruby pakowane do obudów. Wiecie, o co mi chodzi, ale to raczej chyba nie, bo to z tego co widziałem, to tam kupujecie go jako nowego. Ale jestem bardzo ciekawy, jak on wygląda w środku. Dobra, cztery śrubki odkręcone. Teraz postaram się go otworzyć. Powiem wam, że troszeczkę ciężko jest. Ciężko jest, bo tutaj zawsze przy tej stronie
To H3. Nie wiem właśnie, jak oni go skonstruowali, wiecie? Może coś tam pokleili. No nie wiadomo, jak to Chińczycy robią podróby. Nieraz robią tak, żeby utrudnić nam rozebranie konsoli. Ale dosyć ciężko schodzi ta obudowa, naprawdę. Na razie nie będę tego tak mocno jakby ciągnął. Może ja sobie kostki tutaj podważę. Zobaczymy, jak to wyjdzie dalej. Kostki się przydają. Chciałbym zobaczyć, gdzie. Największy problem ze ściągnięciem jest tutaj. Przy tym gnieździe. Widzę, że coś jakby tam haczyło. Być może trzeba jakoś to podważyć. Okej, mamy. Tu są zatrzaski dwa. Tu są zatrzaski dwa, które trzymały to wszystko. I teraz delikatnie trzeba będzie go jakoś otworzyć, ale tutaj są chyba jeszcze dwa zatrzaski. Zastanawiam się, jak oni to zrobili. Tutaj ten też jest tak jak w normalnym DualShocku. Tutaj też postaramy się to jakby podważyć trochę. Dobra. Najważniejsze. Tak jak myślałem. Bardzo wrażliwe miejsca. Okej. Okay. I powiem wam, że nie, to nawet nie jest ten. Myślałem, że to się łamało tutaj, a tu jest inaczej zrobione. Tu jest tak zrobione, że po prostu mamy w tym to wszystko. Także tu jest troszeczkę inaczej, bo w oryginalnym PS4 jest jakby takie coś. To musimy założyć. Dobra. I teraz uwaga. Wielkie otwarcie. Bateria. No skąd ja to znam? Widzicie, bateria. Kostkę wyjmę. Więc mamy. Dostaliśmy się do środka. Powiem wam, że już odepnę sobie kabel. Zobaczmy w ogóle, jaki tu jest moduł USB. Może dam troszeczkę bardziej jasność. Coś takiego. Ja wam to przeczytam. Tu pisze USB wersja 1.3.2018.02.01. Tak to wygląda. Osiemka, ok. I teraz najważniejsze, jak on wygląda w środku. Wibracja. Spoko, fajnie jest to zrobiona ta wibracja. Całkiem spoko, naprawdę. Może nawet lepiej niż w tej oryginalnym PS4, bo ten plastik jest taki tutaj, no widać, że to jest bardzo ładnie zrobione wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o baterię. Jeżeli chodzi o baterię, bateria już jest zużyta. To widać, bo jest napuchnięta. Trochę mi ciężko wam pokazać, widzicie? Już jest wybrzuszona. Także już ta bateria, powiedzmy sobie szczerze, jest do wymiany. Chciałbym zobaczyć płytkę.
Tylko wiem, że tu będę musiał pewnie odkręcić jeszcze jedną śrubkę. Bateria jest oczywiście klejona. Tutaj jest sałata. Ja postaram się ją wypiąć. Ok. Ściągnąć teraz tą, tylko ona jest na zatrzaskach. Tutaj i tutaj by mi się przydało coś, żeby podważyć ten zatrzask. Ok. I teraz mogę wyciągnąć jeszcze jeden zatrzask. Troszeczkę trzeba to zrobić sposobem, ale da się bez problemu. Bateria jest przyklejona do tego. Widzicie? Już jest spuchnięta i tutaj piszę na niej co? 3,7 V, 600 mA. Słabiutka, bardzo słabiutka. Powiem wam, że od razu przy takim padzie kupiłbym po prostu oryginalną taką baterię do DualShocka, żeby chociaż była lepsza. No i tutaj widzicie, mamy płytkę. Mamy płytkę i tak. O kurde, jak oni tutaj polutowali, to ja pierdzielę. Massacration. Widzicie, jak Chińczycy. Nie, ja to chyba będę musiał wrzucić na kamerę mikroskopu. Dobra, słuchajcie, ja wrzucam, uruchamiam kamerę od mikroskopu i sobie zobaczymy tą płytkę pod mikroskopem. Robię na chwilę pauzę i zaraz wracam. Dobra, słuchajcie, zaczniemy sobie od. Troszeczkę tak na mikrofon. Zaczniemy sobie od prawej strony, tam gdzie jest ten przycisk od taśmy. I mamy tutaj takie coś. LED 5 V, USB ID, D plus, D minus 5 V i ground. Lecimy i lecimy teraz w dół do lutowania silniczków. Masakra. Powiem wam, że patrzcie, jak to jest tutaj uwalone wszystko. Tu w ogóle jest tak o zrobione. Już nie opłacało im się dawać cyny. Lecimy dalej w lewo, czyli do. To będzie teraz lewy analog. Lutowanie lewego analoga. Tak to zrobili. Tu macie lewy analog. Widzicie, tu nawet tego po lewej nie zagięli. Już im się nie chciało. Tu są dwa jakieś ten. Ale wykonanie, no płytka jest trochę lipa, powiedzmy sobie to szczerze. Tu jest też porobione tak, że ja pierdzielę. Jakiś układ NS4150B 1850. I zobaczmy sobie. Teraz polećmy sobie. Dobra, jeszcze wam pokażę. Tutaj jest od głośniczka. Pod spodem jest głośnik tam. Tak to wygląda. No dobra, teraz lecimy prawy analog. Też tutaj pozaginane, tu ten, tu nie zagięte w ogóle, tu nie polutowane, a zobaczcie tutaj. Tutaj to prawie widzę, że tu jest jakiś syf w ogóle. Tu jest jakiś paproch, którego oczywiście usuniemy, wyczyścimy mu tego pada w środku. Tu widać, że jest jakby jakieś minimalne zalania albo odlutowania. A teraz polećmy sobie na układ od baterii, który jest koło baterii. Dużo się nie dowiemy. 07 i 1849. I tylko jeszcze kropeczka, gdzie jest pierwsza nóżka. Dobra, teraz sobie polećmy 12,
tysięcy megaherców. Główny układ? No niestety, nie dowiemy się. Tak to robią Chińczycy. Usuwają wszystkie informacje z układów, żebyśmy nie wiedzieli, jaki oni układ zastosowali w tej podróbce. Albo żeby po prostu nie podrobił go inny Chińczyk. Tutaj mam ocen baterii. Zastanawiam się, czy wyciągać tą płytkę z tego wszystkiego. Czekajcie, ja zrobię pauzę na chwilkę. Ok, słuchajcie, płytka, ona jest przykręcona na jedną śrubeczkę tutaj. Na taką śrubkę. Po odkręceniu tej śrubki powinna nam zejść bez problemu cała płytka. Także ja robię na chwilę pauzę i przerzucę się chyba na kamerkę główną. Dobra, słuchajcie, jestem na kamerce głównej. Spróbujemy tą płytkę wyciągnąć, żeby dostać się do analogów i spróbować zobaczyć, dlaczego ten analog skrzypi. Czy to jest kwestia ocierania się o budowę go, czy po prostu trzeba go gdzieś tam, nie wiem, czy czyścić, umyć. Śrubeczka jest dosyć mała, która trzyma tą płytkę, ją sobie na bok tu odłożymy, na mój magnesik magiczny. I teraz tak, silniczki są przylutowane. Czerwony jest na górze. To będę wiedział, gdzie ok, tutaj jest ten. Tu jest czarny. Dobra, teraz sobie musimy odpiąć taśmę, która wychodzi bez problemu. I spróbujmy tą płytkę wyciągnąć. Zobaczyć, jak wygląda druga strona. Spróbuję to jakoś. Zastanawiam się, czy ona też jest jakoś na zatrzaski gdzieś umiejscowiona, czy są, tak, tutaj jeden, tutaj drugi. No i okej, w zasadzie trzymają ją silniczki. Mamy drugą stronę. Słuchajcie, lecimy drugą stronę pod mikroskopem. To jest ten analog, który tak skrzypi. I to nie jest wina obudowy, już od razu wiem. Ten chodzi gładziutko, fajnie, nic. To jest wina tutaj. Właśnie, czego wina? Złego włożenia. Spróbuję go wyjąć. Wyjąłem go. I poruszam teraz tym. Nie. To jest po prostu już analog sam. Tak ciężko chodzi. On jest w ogóle zasyfiony jak cholera. Drugą gałkę też odczepię. Dobra, gałeczki mamy odczepione. To co? Lecimy pod mikroskop i zobaczycie, jak to wygląda. Ja robię pauzę i tylko podłączę znowu mikroskop, bo muszę odłączać kabel zasilania od telefonu, który mam tu na górze, podłączać go do aparatu i dopiero wtedy mogę Wam pokazywać to z bardzo bliska. Dobra, słuchajcie, jesteśmy pod mikroskopem. Prześledźmy sobie najpierw płytkę od strony, jakbyśmy mieli pada normalnie w ręce, czyli od lewej strony. Ja Wam będę pokazywał, jak wygląda ta cała płyta. Tu mamy jakąś diodę. Tu jest coś takiego, tu jest połączenie od tych od taśmy. No i zobaczmy sobie tego analoga, który skrzypi. Patrzcie, jak on jest usyfiony. On jest po prostu. Ja wiem, co to jest. To są opiłki chyba metalu, które się ścierały przy kręceniu tym. Całkiem możliwe. No tak to wygląda. Albo plastik, no nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Ja to wezmę pędzelkiem teraz delikatnie. Oczyszczę. Ale tak, to są jakieś
I w ogóle, jak jest zrobiony przycisk? Przycisk jest zrobiony tak, że jak naciskamy tego analoga, to nam się wciska ten tutaj przycisk pod spodem. Tak to tutaj w podróbce tej chińskiej rozwiązali. Tutaj mamy trzy piny. One są od głośnika pod spodem, który jest. Tutaj mamy przycisk. Bodajże chyba to jest od PlayStation. Jakiś układ GNTS. I tu mamy układ RDX 5856L. TBD 12 267 849. Także jak ktoś ciekawy jest, to może sobie sprawdzić w necie, co to jest za układ. Ja tego jeszcze nie wiem. Tutaj mamy dwie diody jakieś. No tak wygląda ta płytka. Tu jest przycisk. Jeden i drugi, czyli options i share. I drugi analog chodzi bez problemu. Zobaczmy sobie. Widzicie, teraz mam tak tą kamerkę fajnie zrobioną, że mogę pokazywać, obracać sobie pod obiektywem naprawdę spore przedmioty, co jest super sprawa. I w dobrej jakości przede wszystkim. Tak to wygląda. Się nim rusza. Przeczyszczę mu tego pada izopropanolem. Szczególnie tą tutaj gałkę, bo o Jezu, ale to słychać tak jakby... Może to jest co innego, bo nie wiem, czy wiecie, jak się rozbierze tutaj w oryginalnym ten cały element. To jest taka blaszka i ona właśnie czasami się psuje i nam ta gałka gdzieś ucieka w jakąś stronę. I jak ją się przeczyści, to nieraz się udaje to naprawić i pad analog znowu działa z powrotem elegancko. Natomiast po podróbce nie wiem, jak jest to zrobione. Na pewno nie będę tego rozbierał. Mogę coś uszkodzić. Bo w PS4 jest coś takiego, że odginacie ten cały element i dostajecie się do tej blaszki, która zmienia rezystancję i jak tam kręcicie w lewo czy w prawo, to wtedy pad wam właśnie reaguje w jakiś tam sposób. Dobra, ale ta gałka jest na pewno do naprawienia. I jeszcze może uda mi się wam pokazać, ale to już będzie głośnik sam. Nie chcę urwać kabelków od... Właśnie, zmierzymy sobie z ciekawości. Zmierzę, ile ten głośnik ma ohmów. W oryginalnym padzie ma 7 ohmów. Tak jakby ktoś już był ciekawy. A ile ten ma? To już zaraz sprawdzimy. 600 ohmów, ustawiony zakres. Ja sobie go tutaj zmierzę mierniczkiem. Fajnie. 7,7, 7,7 ohma. Także tak samo, taki sam jest złożony jak w oryginalnym jest 7, podróbie 7,7, także myślę, że pasowałby nawet do oryginalnego. I taśma, uwaga, taśma od całego tutaj tego. Trzeba będzie to potem przeczyścić wszystko fajnie, ładnie, izopropanolem mu zrobię. Także ja robię pauzę, czyszczę tego pada izopropanolem. No słuchajcie, może wam pokażę to pod mikroskopem. No przecież nic nie zaszkodzi, jak sobie to fajnie ustawię, także wy też będziecie to widzieć. Najpierw przeczyszczę sobie tą tasiemkę tutaj. Wziąłem po prostu pałeczkę taką do uszu, namoczę ją w izopropanolu i ją teraz sobie elegancko, ładnie przeczyścimy. Pięknie wyczyszczona. Jeszcze też gniazdo.
Zobaczmy sobie tą taśmę, bo coś tutaj widzę, że ona jest jakby trochę zadarta, ale chcę to sprawdzić. Uda mi się. Aha, jeden pin tutaj jest. A już go podjąłem. Widzieliście, był jeden pin tak zadarty. Pewnie tam Chińczyk przy wkładaniu mógł to delikatnie uszkodzić, ale pad działał, także potem go skręcimy, zobaczymy, czy też będzie działał. Jak nie będzie działał, no to będę musiał chyba odkupić, kurczę, pada. Dobra, teraz sobie tego analoga przeczyścimy. Ja pierdziel, to jest najgorsza. Tutaj sporo tego alkoholu wleję w to. Nie będę żałował, żeby on tam wpłynął. I na koniec, wiecie, czym to jeszcze potraktuję? Sprężonym powietrzem. Tak, żeby przedmuchać te wszystkie zakamarki, które są w tym. Ale zobaczę teraz. Ale piszczy. Nie wiem, czy to się da naprawić. Chciałbym, żeby dało się naprawić. Jeszcze myślę nad jednym patentem. Teraz to, co powiem, może wam się wydać troszeczkę szokujące, ale mogę zrobić coś takiego, że... I napiszcie mi w komentarzu, czy ja mam dobry pomysł, czy to jest zły pomysł. Że mam na przykład taką fajną pastę lutowniczą. Ona jest bardzo rzadziutka, także jakbym jej tutaj troszeczkę kapnął i hotem tak podgrzał 100 stopni, żeby rozpłynęła się tam gdzieś w środku, to ona by posłużyła jako takie smarowanie. Prądu nie przewodzi. Co myślicie o takim czymś? On strasznie skrzypi. O masakra. O mamo. Albo to już jest po prostu tak wytarte. Są te blaszki, które tam właśnie. Ucierają się. Ten chodzi super. No a ten to jest masakra. Nie, no powiem, że masakra. Naprawdę. Tutaj też mu wyczyszczę go po bokach. Zobaczcie, ile jest syfu po takich, na takich rantach od. Gdzie jestem? Tutaj. Dobra. Ile syfu jest na takich właśnie miejscach, które są łączone. Dlaczego? Bo to cały brud z rąk schodzi. Wchodzi w te szczeliny. Tu mu też wyczyszczę tego pada fajnie. Ten pad będzie jak nowy. Serio. Tu nawet by się lepiej czyściło chyba szczoteczką. Ale dobra, tym też poszło. Tu już elegancko z tej strony doczyszczone. Tutaj, gdzie jest głośnik, to jest masakra. Gdzie jest wejście te... od słuchawek. Go też przeczyścimy. Tutaj wyczyścimy te miejsca, ale on jest zajebany, ja pierdzielę. Massacration. Oczywiście ja sobie go podłączę potem z powrotem do konsoli, jak go złożę. I zobaczymy po prostu,
czy on będzie wszystko, czy będzie działało. Dobra, słuchajcie, ja go będę czyścił, zrobię pauzę, bo to jest troszeczkę takie monotonne. Okej, słuchajcie, ja już tego pada, jak widzieliście, rozebrałem, odsunę sobie mikroskop. Już go złożyłem, podłączyłem, pokazałem wam to, co miałem wam pokazać. I powiem wam tak, naprawiłem mu tą gałkę lewą. Zero skrzypienia. Chodzi jak nówka. Pięknie chodzi. Będzie zadowolony. Posłuchajcie sobie, do mikrofonu teraz daję. Jest obijanie się o skrajne. Nic nie skrzypi. Zrobiłem mu tego pada. Teraz go włączę przyciskiem. Pad działa i będzie jeszcze tylko do sprawdzenia pod konsolką, czy wszystkie przyciski działają i czy ten analog faktycznie schodzi tak, jak ma chodzić. Zapytacie pewnie, jesteście ciekawi. O, tutaj mi się już R1 prawie wrzuciła. Nie chcę tych sprężynek potem robić, bo są przerąbane. Dobra, składamy go. Pad zrobiony, działa. Teraz tylko pytanie. Aha, to było tutaj. Jeszcze się tylko upewnię, czy żadnej tam tasiemki nie naruszam. Tu jest ok, tu jest ok. Bateria, no definitywnie do wymiany, spuchnięta. Także składamy tego pada. Powiem wam tak szczerze, że łatwy jest ten pad do rozkręcenia. Bardzo łatwy. Tylko trzeba właśnie uważać z tymi zatrzaskami. To jest najważniejsze, żeby nic nie łamać. Nawet jest łatwiejszy, bo tutaj, jeżeli chodzi o te przyciski, to nie ma tak jak w PS3, że jest łączone z całą tutaj tą obudową, tylko są już po prostu wrzucone jakby do tych bumperów. Teraz tak, cztery śrubeczki wkręcam i na tym zakończę filmik, jak rozkręciłem chińskiego pada z AliExpress, żeby wam pokazać co jest w środku, jaka bateria jest. 600 mAh, bardzo słaba. A tutaj praktycznie można zrobić taki motyw, że można wrzucić o wiele większą baterię. I powiem wam tak, jeżeli gabarytowo znacie jakąś baterię, która jest taka sama jak w DualShocku, a ma pojemność, dajmy na to, o, to by było już cudownie, dwa razy większą, to można wrzucić, kurde, ją bez problemu. Z kontrolerem takim do ładowania można ją wrzucić i wtedy mamy już naprawdę pada, który będzie działał dwa razy dłużej bezprzewodowo. Zrobiony. Pięknie ta gałka teraz chodzi. Naprawdę, teraz chodzi tak jak powinno. Ja jeszcze zrobię testa. Poświęcę się dla was, oglądaczy. Podłączę konsolę pod HDMI grabbera i przetestujemy sobie właśnie tego pada. Także ja robię na chwilę pauzę, żeby tutaj wszystko to ogarnąć, podłączać i podłączyć konsolę. Dobra, to robimy teścik. Konsolka podłączona do HDMI grabbera, jak widzicie w lewym górnym rogu. Będzie wyświetlany obraz z PlayStation 4. Tu leży ten pad, który zrobiłem. Mam nadzieję, że się spalują od razu z konsolą. I tak, obraz na razie jest zamrożony z kamerki, którą pokazywałem wam wcześniej, także lecimy z koksem. Jest, konsola się włączyła. Zaraz powinien być obraz. Jest, PlayStation. Tylko jeszcze sobie tutaj spróbuję ten obraz poprawić troszeczkę. A nie, to chyba będzie cały widać. Tak? Nie, teraz. Dobra, okej, źle zrobiłem, bo na razie dam tak, tutaj taki mały obrazek,
Żeby było widać tego pada. X działa. Okej. Okay. Bateria wykrywana, wszystko jest okej. Okay. Sprawdzamy direct pada. Direct pad działa, lewo, góra, dół. Okej. Okay. Teraz sprawdzamy lewego analoga. Działa w lewo. W prawo. W lewo działa. Do góry, w dół. Powiem wam, aż jestem sam zadowolony z tego, że no po prostu, że zrobiłem mu tego pada, bo naprawdę fajny pad. Za 50 zł zastanawiam się, czy nie sprowadzić sobie też z AliExpressa za 50 zł takiego pada. Szczególnie tą wersję, bo jest naprawdę wykonana bardzo dobrze. Tu są moje aplikacje. Nie, no ten lewy analog teraz działa super i teraz tego pada lubię. Bo tak mnie to denerwowało, po prostu te skrzypienie przychodziło tak na kciuka, że to wam szło w rękę i dosłownie aż tak wiecie, w zębach to czujecie, jak wiecie, o co mi chodzi. Takie uczucie głupie, że prawy analog to teraz jak przycisnę przycisk tutaj, a tym. Okej. Okay. Tu jeszcze powinny chodzić do bumpera. Ha, ja przycisnąłem przycisk. Lewy. L1 i R1 służą do szybkiego przemieszczania się. A te, co się robią? Nie. Dobra, ja uruchomię sobie Duma na chwilę. I teraz wam dam to na pełny ekran. Ustawienie obrazu. A, rozumiem, bo ja teraz miałem tutaj w HD 60. Dobra, zrobimy sobie z muzyczką. Z tego HD 60 Game Live, tylko ja tutaj ustawię właściwości. Źle. Dobra. Mamy muzyczkę z gierki. Ja ustawię teraz ekran na cały ten i potestuję sobie tego pada. Zobaczymy, czy wszystko działa. Gdzie tu jest? Dostosuj do ekranu. Teraz powinno być z tym, z głosem moim i z gry. Także zaraz sobie zobaczymy. Zastanawiam się też nad wrzuceniem do tej konsolki PS4. Jest słychać dźwięk, bo słyszę w słuchawkach. Także będzie też fajnie słuchać. Kampania. Postęp gry 1. Kontynuuj grę. Ja sobie ten ekran dam na podgląd w oknie. Wyświetlaj na pełnym ekranie. HD TV. Nie. A nie, dobra, okej. Okay. Wow. No teraz to fajnie jest. Dobra, ja sobie zgaszę światło. No, fajnie, fajnie, tylko podejrzewam, że po USB 2.0 będę miał lagi, bo to teraz nagrywa mi obraz w MJPG, nie WiFi 2. Także będzie trochę strata tej jakości. Ale przetestujemy sobie teraz tego pada. Pierwsze co zrobię, to przetestuję touchpada. Ale ciemno! Jakie tu są lagi w ogóle? Powiem, że masakra. Nie no, nie będę grał. Gdzieś naparzał się, bo są. Oh no. Słuchajcie, są takie lagi na tym ekranie, że to się w pale nie mieści. Błagam, niech oni mi się skończą. Dobra, ja tylko teraz tak o. Działa. Ciśnięcie touchpada, czyli do menu wejście. Superancko. Options udostępnij działa.
Share. To jest options. Przed chwilą był share. Działa. My God. Skąd te gówna się biorą? Please. Don't hurt me. Oh my God. O nie. Dobra, ten mnie już zarąbie pewnie. Die, motherfucker! Boże, skąd oni się biorą? Dobra, ten gdzieś tam stoi. Nie może przejść. Ta, bo chyba wszedł na ten. I prze na barierkę, ale przez barierkę nie przejdzie. To jest właśnie sztuczna inteligencja. Dobra, no działa, kurde, pat elegancko, ten przede wszystkim nie działa, nie skrzypi ten lewy analog. Straszny jest lag na tym połączeniu przez MJPG USB 2.0. W trybie USB 2.0, jeżeli działa ten HDMI grabber, jeszcze na OBS-ie w dodatku. Dobra. Słuchajcie, ja tutaj sobie to wyłączę. Irion tego. O, akurat dźwięk się też wyłącza. Jak zamykam okno. Pad naprawiony. Działa bez problemu. Także ja na tym zakończę filmik. To był pokaz chińskiego pada podróbki z AliExpressa za 50 zł. Pozdrawiam, trzymajcie się.